jeśli chodzi o Toma Ballarda, który wiadomo zginął na Nanga Parbat, to muszę powiedzieć, że w sumie znałem go bardzo, bardzo krótko. Spinaliśmy się tylko jeden dzień. Natomiast no mam wrażenie, że odeszła jakaś bardzo bliska mi osoba. Myślę, że to jest dlatego, że połączyła nas po prostu jakaś taka więź bardzo trudnej wspinaczki, bardzo ryzykownej. I być może te kilkanaście godzin spędzone razem w bardzo dużym napięciu zaowocowały tym, że wspominam go jako osobę bardzo, bardzo bliską. No, po tej naszej wspinaczce powrotnie spotkaliśmy się na festiwalu w Zakopanem i to było w sumie dość niesamowite, bo cały tłum przyszedł na prelekcję Andrzeja Bargiela. Nasza prelekcja się przeciągała. No i wyszło tak, że ja zacząłem od tego, że wiem, że wszyscy przyszliście tutaj na Andrzeja Bargiela, ale no my tutaj teraz będziemy mówić jednak o wspinaczce. No i jedno, co was mogę zapewnić, to jest to, że Andrzej Bargiel z tej drogi nie zjechałby na nartach. Z naszej wspólnej wspinaczki na Superścieku na Kazalnicy, no najlepiej pamiętam jednak, jak wisieliśmy wspólnie z Tomem na stanowisku nad dzwonem, gdzie Tom wisiał z butami w rakach nad moją głową. Ja wisiałem poniżej, Tom asekurował Krzyśka Rychlika. Ja jakby tam wydawałem linę i coś tam próbowałem filmować. No, jakieś tam małe zapiski z tego się jednak zachowały. No, przynajmniej taką mamy pamiątkę po Tomie. Potem, wiesz, no, przechodziliśmy przez sanktuarium, to jest przez ten najbardziej niebezpieczny fragment drogi. Wyszliśmy na siodełko takie między pierwszą a drugą turnią na Kazalnicy. I pamiętam, wtedy zrobiłem takie zdjęcie Toma. Jest to jakby ostatnie zdjęcie, które żeśmy wtedy tam wykonali. No, to jest Tom stojący z czekanem na tle rysów. No i to właśnie tylko po nim mi zostało. No. Toma poznałem w 2011 roku prawdopodobnie, albo w 2010, już nie pamiętam dokładnie. Natomiast wydarzyło się to w bardzo spektakularnych okolicznościach. Działo się to w Oberlandzie Berneńskim, w Kandersztegu. A poszedłem ze znajomymi się wspinać do takiej doliny, gdzie kompletnie nie ma żadnej prostej drogi. Jest po prostu jeden sektor mikstowy z bardzo trudnymi drogami. Chodziłem tam już kilka lat wcześniej i po prostu nigdy nikogo tam nie było. I nagle przychodzę zaraz tam po przyjeździe do Kandersztegu, patrzę się, w środku doliny jest rozstawiony namiot. Że zastanawiam, cholera, co ten namiot tutaj robi. No ale idziemy pod sektor wspinaczkowy i nagle widzimy człowieka, 1,65 m, w takiej ogromnej, gigantycznej puchówce, która mu sięga naprawdę po kolana. Wystaje tylko gri-gri, ta lina idzie przez ten wielki przewis na Uszinen i na samym końcu tej liny jest jakiś po prostu młody śmiałek, który no, mocuje się z grawitacją, prawda? No to okazało się, że to właśnie Jim Ballard i Tom. Ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest, natomiast moja żona, która dość mocno się interesowała kobiecym wspinaniem, to od razu skojarzyła, że to jest mąż i syn Alison Hargraves. Także tak poznaliśmy Toma. Zabawna jest historia w ogóle, co on tam robił. Mianowicie Tom był człowiekiem, który będąc w liceum, którego chyba nie skończył, o ile dobrze pamiętam, powiedział Jimowi, swojemu ojcu, że w zasadzie on tej edukacji to chyba nie chce kończyć, tylko on chce być wspinaczem. No więc jak Jim to usłyszał, to po prostu spakował Toma i Kate do Volkswagena Transportera i tym Volkswagenem pojechali do Grindelwaldu, gdzie zamieszkali, no dokładnie pod Eigerem. To akurat było dla nich i dla niego bardzo ważne miejsce z tego względu, że Tom po raz pierwszy przeszedł północną ścianę Eigeru, będąc w brzuchu swojej mamy. W momencie, jak ona kompletowała 6 północnych ścian, ona wtedy robiła, może nie do końca na północnej ścianie, ale na Eigerze drogę Laupera. Tam zresztą się śmiał, że to znając tą historię, no to nie można być zdziwionym, jak finalnie się jego losy potoczyły.
No myśmy z Magdą relacje z Tomem mieli w pewnym momencie te ostatnie lata jego życia, to mieliśmy bardzo blisko. On był częstym gościem u nas. Traktowaliśmy go w sumie jak młodszego brata, takiego trochę niedorajdę życiowego. On był taki zabawny, wspinaczem był po prostu kompletnie ogarniętym, natomiast życiowo to taki był trochę taki, że mu trzeba powiedzieć, że na przykład Tom, tu naciskasz i z tego miejsca wychodzi kawa, nie? na tej zasadzie. Tom Ballard, jakim był człowiekiem, jakim był wspinaczem? Sporo wspinaczy dobrych poznałem w swoim życiu, natomiast Tom bez wątpienia był jednym z najlepszych, najbardziej kompletnych, najbardziej wszechstronnych i najbardziej utalentowanych wspinaczy, jakie po prostu w życiu widziałem. Do tego był nieprawdopodobnie ambitny, natomiast jako człowiek był bardzo specyficznym gościem. Mianowicie, jak ja go poznałem, to był człowiek, który nie rozmawia, nie mówi. On nie czuje takiej potrzeby, przynajmniej wtedy nie czuł. Tom w ogóle do czasu, kiedy nie zrobił solo 6 północnych ścian w zimie, to w Polsce był w ogóle nieznanym wspinaczem. Nikt o nim nigdy nie słyszał. Natomiast w momencie, kiedy to zrobił, no to nagle się okazało, że kurde, no jest tam 20-kilkuletni Brytyjczyk, który mieszka w Grindelwaldzie w aucie razem z ojcem. No nagle robi 6 północnych ścian zimą solo. Nie? No, tak o, znikąd facet. No, po prostu nieprawdopodobna historia. Ewidentnie był pod silnym wpływem po prostu historii swojej mamy, czyli nie dość, że Alison zrobiła te 6 północnych ścian solo, co jest niesamowitym osiągnięciem. No więc Tom wymyślił, że po prostu chciałby być lepszy. No, to na tym ambicja polega, prawda? Więc miał ten plan, żeby zrobić te 6 północnych ścian solo, tylko że w zimie. I no jak z nim rozmawiałem, to on mówił, że no okej, okay, dobra, jest to jakieś osiągnięcie, ale głównie to po prostu miałem farta, że tam, gdzie byłem, to akurat była pogoda i udało się zrobić drogę. Także praktycznie na każdej drodze miał niezłe warunki. Co się, słuchajcie, działo dalej? Skąd się w ogóle wzięła historia z Tatrami? Mianowicie jak zrobił ten dość oczywisty cel, no bo z perspektywy alpinisty w Europie, zrobienie 6 północnych ścian no jest dość oczywistym wyzwaniem, prawda? Coś trzeba robić dalej. No i pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy, jakie on tam ma dalsze plany. Tom bardzo dużo się wspinał w lecie. Był rewelacyjnym, tak jak mówię, wspinaczem skalnym. W tych Dolomitach otworzył sporo nowych dróg, natomiast on też miał ambicje, żeby więcej się powspinać na drogach mixtowych i ciężko mu było znaleźć partnera wspinaczkowego, więc po prostu w pewnym momencie zaczęliśmy się na wspinanie umawiać i wtedy, kiedy w Tatrach wylądowaliśmy, to mieliśmy plan na powtórzenie takiej drogi, nie pamiętam jak to jest po niemiecku, natomiast po angielsku to jest Die Hard, to jest droga o trudności M11 i to zrobił Michi Woleben. Mieliśmy tam jechać, no ale rzecz się stała następująca, przed fen, momentalnie zrobiło się 12 stopni w tamtym rejonie i po prostu wszystko spadło, także zostaliśmy, ja zostałem w Krakowie kompletnie bez planu, w Alpach w ogóle nie było wspinania, dopóki ten fen sobie nie pójdzie, a Tom został z biletem do Krakowa. No i tak zacząłem kombinować, co by tutaj można było robić, to odpaliłem kamerę internetową z widokiem na super ścieg i zobaczyłem, że coś się tam zaczyna formować. No, napisałem do Toma, że wiesz co, słuchaj, może to nie jest jakościowo takie wspinanie, jak mieliśmy zaplanowane, ale generalnie mamy taką drogę, którą można by zrobić w Tatrach, wiesz, jest trochę wiszącego lodu, ze dwa wyciągi takiego fajnego wspinania, takiego drytulowo-mixtowego. Wygląda, że jest w Warunie, to może przyjedź, zobaczymy, co się stanie. Nie? Najwyżej po prostu będziesz miał świetną wycieczkę do Krakowa w styczniu. Jak pokazałem mu już w Krakowie na miejscu zdjęcia właśnie z Supercieku, no to stwierdził, że tak, spoko, to jest dobry plan, więc pojechaliśmy. Okazało się, że warunki są całkiem niezłe. No jeszcze oczywiście w międzyczasie zadzwoniłem do Andrzeja, bo tam z Andrzejem też sporo roboty włożyliśmy, żeby asekurację na tej drodze wymienić, więc w efekcie wspinaliśmy się w zespole trójkowym. No samo wspinanie, no to
dobre warunki były. Pierwszy raz widziałem chyba tak dobre warunki na tej drodze. Poszło szybko, w zasadzie bez żadnych problemów. Ciekawe może być to, że jak Tom zobaczył Tatry, to tak po prostu przyjechał, bo on chyba w Tatrach wtedy nigdy nie był, ani nigdy nie widział żadnych zdjęć, tylko coś słyszał o wspinaczach z Polski, którzy się w zamrożonej trawie wspinają, bo tam akurat w Szkocji, gdzie on dużo czasu spędził, to podobne historie też były. No i tak pamiętam, że tak przyjechał, tak zaczął się rozglądać, mówi, że no, sporo skały, mało lodu, no tak, 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 ale tamta droga to wygląda nieźle. No i to właśnie to był super ścieg, akurat tak jak mówię, no wtedy był po prostu w świetnych warunkach.